Cześć, w tym poradniku pokażę Ci, jak stworzyć program, w którym Duszek będzie rysował dowolny wielokąt foremny, jaki użytkownik mu zada. Dodatkową zmienną tutaj wprowadziłem długość boku, gdyż jeżeli użytkownik pisze bardzo duży wielokąt, to może się zdarzyć, że kotek wyjdzie poza planszę. Zobaczcie, na przykład 15-kąt. Zmieścił się, bo ma bok 40. Jeżeli dałbym bok 60 albo dajmy na maksimum, które ustawiłem 100, to 15-kąt już by się nie zmieścił. 15. O, i właśnie dlatego dałem możliwość tutaj ustawiania długości boku w moim programie. Zatem na początek kotek mówi, żeby ustawić długość boku suwakiem i możemy wtedy narysować dowolny wielokąt. Wpisać wartość, na przykład 6-kąt i narysował mi 6-kąt. Także zaczynamy. Zanim zacznę, żeby móc cokolwiek rysować, muszę tutaj w dolnym lewym rogu dodać sobie rozszerzenie i wybieram pióro. Dopiero teraz, jak widzicie, są tutaj bloczki odpowiedzialne za rysowanie. Zatem zaczynam tworzyć nasz program. Początkiem gry będzie oczywiście kliknięcie zielonej flagi. Kiedy kliknę tą flagę, mój Duszek ma zacząć rysować, czyli przyłożyć pisak do papieru, jakby do tablicy. Wybiorę sobie kolor może też od razu na starcie, żeby to nie było nudne. Jakiś kolor, niech będzie tym razem fioletowy. I jakąś grubość tego pisaka, żeby to nie była cienka linia. Czyli ustaw, pamiętajcie, nie zmień rozmiar. A ustaw, i tu się często mylicie, bo jeżeli dacie zmień rozmiar, za każdym uruchomieniem on będzie zmieniał rozmiar o 1 czy tam 5, będzie coraz grubszy. Natomiast jeżeli dam ustaw rozmiar pisaka, zawsze to będzie ta zadana wartość. Ja dam tutaj może 5 na początek, żeby było widać dobrze tą linię, którą będę rysował. No i teraz, żeby stworzyć dowolny wielokąt foremny, muszę stworzyć skrypt. Na początek może zróbmy to na przykładzie kwadrata, a później to rozwiniemy. Więc na pewno w kwadracie, jak wiecie, będę musiał powtarzać coś 4 razy. Powtórzymy sobie to 4 razy i co? Na pewno będę musiał zrobić bok, czyli przesunięcie. Dajmy na początek, żeby to było widać, około 100 punktów. O, i na razie mój program zrobi coś takiego. 4 razy przesunął się o 100 punktów, więc pomiędzy tym przesunięciem o 100 punktów musimy dać obrót. Oczywiście w kwadracie to nie ma problemu, ponieważ kąt jest 90 stopni. I zobaczcie, uruchamiam program. Zadbajmy jeszcze na starcie o to, żeby ten Duszek startował w jednym miejscu. Jeżeli ja tutaj w dół zgodnie ze wskazówkami zegara będę się obracał, to Duszka ustawię sobie u góry. Więc ustawiam sobie tutaj Duszka i wyciągam klocek idź do tego miejsca. I niech on sobie idzie gdzieś na starcie do tego miejsca. Jest, narysował kwadrat. Zobaczcie, że wszystko co do tej pory narysowałem zostało, więc przydałoby się z pisaka wziąć teraz wyczyść wszystko. I ten klocek wyczyść wszystko trzeba w odpowiednim miejscu ustawić, żeby dokładnie wyczyścił nasze pole i nie została żadna kreska. Więc jeżeli ja dam najpierw wyczyść wszystko, zobaczcie, a później pójdzie do konkretnego miejsca, to ta kreska zostanie od tego miejsca do momentu wyczyszczenia. Więc zamieńmy sobie te klocki. Najpierw idzie do konkretnego miejsca i dopiero to wyczyszcza. Zobaczcie, mam stworzony kwadrat. Dalej sprawa prosta. Zobaczcie, w kwadracie musiałem 4 razy powtórzyć kąt 90 stopni. I tutaj nam się kłania trochę matematyka. Każda figura ma 360 stopni. 360 podzielić na 90 daje nam 4. Dlatego to tu zostało. Więc żeby stworzyć dowolny wielokąt foremny, muszę 360 stopni podzielić na ilość kątów. Więc jak już się pewnie domyślacie, muszę stworzyć zmienną. Klikam utwórz zmienną. Nazwę sobie ją, niech będzie wielobok. Niech będzie wielobok, wielokąt. Jak tam sobie nazwiemy, to nie ma znaczenia. I teraz tą zmienną wielobok, w której będziemy wpisywać jakąś wartość,
Muszę sobie oczywiście powtórzyć tutaj. Ile razy będę powtarzał? Więc sprawmy, żeby mój duszek może na starcie zapytał nas, jaką ja chcę figurę uzyskać. Wezmę sobie z czujników. Zapytaj. Zanim tutaj oczywiście wykona to wszystko, o, niech sobie ustawi już grubość, niech sobie ustawi rozmiar i zapyta nas. Zobaczcie, uruchomię, wyczyści się wszystko. Kotek nas teraz zapyta, jaki wielokąt narysować. Jaki wielokąt narysować? Zobaczcie, klikam zieloną flagę, kotek mnie pyta, jaki wielokąt narysować. I teraz tutaj coś wpiszę, jakąś wartość. Zatem będzie trzeba ją gdzieś zapamiętać. I dlatego właśnie ustawimy sobie moją zmienną, którą właśnie stworzyłem wielobok, na odpowiedź z tego pytania. Czyli tutaj użytkownik nam coś wpisze, a ja to wpiszę tutaj w wartość wieloboku. Co mi następnie wejdzie tutaj w pętlę powtórz. Zobaczcie, jak to będzie działać. Czyli odpowiedź na to pytanie, klocek odpowiedź, wsadzam zmienną wielobok. I zobaczcie, efekt działania tego jest taki. Kotek mnie się pyta, jaki wielokąt narysować. Ja mu wpisuję na przykład 6, sześciobok, sześciokąt, enter. I na razie narysował kwadrat sześciokrotnie, ponieważ nie ustawiłem jeszcze tutaj kąta. Zawsze to było 90 stopni, więc on 6 razy po prostu zrobił 90, narysował mi kwadrat plus jeszcze pół kwadratu. Zatem tak jak powiedzieliśmy sobie, każda figura ma 360 stopni. Zatem muszę sobie te 360, o, biorę sobie klocek podzielić, 360 stopni podzielić na ilość kątów, jaki wielobok chcemy narysować. A to będzie tutaj w odpowiedzi, czyli w mojej zmiennej wielobok. Zatem jeszcze raz muszę użyć klocka zmiennej wielobok. Tyle razy powtórzy, a kąt będzie 360 stopni podzielone przez właśnie tyle razy przez tą figurę. No i zobaczcie, co teraz się zadzieje. Uruchamiam program. Jaki wielokąt narysować? 6. Zrobił sześciokąt. Tylko zobaczcie, jeszcze jedna rzecz się stała. Ja wtedy zrobiłem niepełny sześciokąt, więc mój kotek zaczął rysować do góry nogami, bo był obrócony w lewo. Żeby tego uniknąć, dla bezpieczeństwa na starcie jeszcze dodam sobie klocek z ruchu ustaw w kierunku, czyli ustaw kierunek na 90, zobaczcie, to jest w prawo, więc on zawsze będzie w prawo startował, co by się nie stało. Uniknę teraz tego, co się przed chwilą stało. 6. Jest sześciokąt. Jeżeli teraz wystartuję grę i wpiszę sobie 7, to jest siedmiokąt. Jeżeli wystartuję grę i wpiszę sobie 10, to będzie dziesięciokąt. Z tym, że zobaczę, że on jest tak duży, że wyszedł poza moją planszę. Więc warto by było przy dziesięciokącie, albo tutaj teraz sobie zobaczyć, przy jakiej figurze już wychodzi, i zmniejszyć długość boku. A to jest długość boku. To przesunięcie o 100 kroków. Więc ze zmiennych utworzę sobie nową zmienną, nazwę ją sobie długość boku. Długość boku. No i na starcie ustaw długość boku. Zaraz tutaj gdzieś na starcie. Długość boku sadzę tutaj w przesunięcie. Czyli wezmę sobie zmienną długość boku. O, to co tutaj ustawię sobie. Na razie jest 0, więc zobaczcie, co ja zrobię. Klikam sobie dwa razy tutaj na zmiennej długość boku. Klik, klik. Jeszcze raz, dwa razy. Klik, klik. I mam już to w postaci takiego suwaka. I teraz co ja mogę zrobić? Prawym klawiszem klikam. Zmień zakres suwaka. Najmniejsza wartość, no to bez sensu, jest 0. Ustawmy sobie tutaj, niech będzie 1, a największa 100. OK. I teraz zobaczcie, przed narysowaniem mogę sobie ustawić, jaki ma być długość tego. I rysuję sobie na przykład dziesięciokąt. Wyszedł malutki. Więc jeszcze raz sobie ustawię większe, na przykład 100. Oczywiście klikam flagę, teraz muszę sobie ustawić.
i wpiszę sobie na przykład, że chcę 10-okąt. Narysował mi 10-okąt o boku 73, więc jeżeli tutaj wpiszę większą wartość, mogę sobie zmniejszać. Może tak, nie będziemy teraz ustawiać tego długości boku, niech on sobie zapamięta tą wartość. Niech zostanie ta ostatnia, będzie to bardziej uniwersalne. Więc biorę sobie teraz na przykład suwaczkiem, może uruchomię to suwakiem, żeby nie przeszkadzało, to zaraz sobie to jeszcze przesuniemy gdzieś, długość boku. Może tutaj, o. Jest. I tak, im mniejsza długość boku, tym będę rysował większy wielobok. Czyli na przykład zrobię sobie 20-okąt. No i jest. Zrobię sobie teraz, jeszcze raz wystartuję grę. Większy bok, to mogę zrobić mniejszą figurę. Na przykład 15-okąt. I jest, wykonał. Wszystkie figury teraz w bardzo prosty sposób można zrobić. Jeżeli sobie wezmę na maksa, oczywiście muszę sobie mniejszy wielokąt zrobić, niech to będzie 5-okąt. O, i jest. Zaraz użytkownik musi sobie ustawić długość boku, jaki chce. To może najpierw niech to kotek nam właśnie powie. Zanim się zapyta, jaki wielokąt narysować, niech on nam powie. Wygląd bierzemy sobie przez ileś sekund. Ustaw długość boku suwakiem. Ustaw długość boku suwakiem i dajmy tutaj ze 3 sekundy. Włączam mój program, naciskam flagę, ustaw długość boku suwakiem. I teraz mogę sobie ustawić i już wiem, że mogę wpisać jakąś wartość. Jest, działa, rysuje. Jeszcze raz ustaw długość boku suwakiem i mogę coś innego. Zatem mamy już program, który narysuje mi dowolny wielokąt foremny. No i słuchajcie, już wszystko działa, ale jeżeli zrobię właśnie bardzo dużą figurę, na przykład 15-okąt o boku 100, to zobaczcie, że to mi gdzieś ucieka i użytkownik tak naprawdę nie wie, o co chodzi i dlaczego. Więc dajmy mu informację, że trzeba zmniejszyć bok, zanim się wykona tą figurę. Dodajmy zatem tutaj sobie, jeżeli dotknie mój duszek krawędzi, czyli jeżeli dotyka z czujników, jeżeli dotyka krawędzi, to co ma się zadziać? Ma na pewno zatrzymać ten skrypt, żeby już dalej się nie wykonywał. Zatrzymaj ten skrypt i zobaczcie, jeżeli to dodam w odpowiednim miejscu, a będzie to tutaj, bo będzie tak długo wykonywał ten wielobok, ale jeżeli dotknie krawędzi, to przestanie. Zobaczcie, uruchomię sobie. Będzie znowu 15. Ciach, i się zatrzymał. Więc teraz dajmy tu informację, że z wyglądu powiedz zmniejsz bok. O, mój kotek teraz przez 2 sekundy powie zmniejsz bok. 15. Zmniejsz bok. Możemy tu dać mu więcej czasu, żeby użytkownik na pewno zobaczył. I teraz w tym sposobem na pewno będzie wiedział, że coś jest nie tak. Jeszcze tylko jedna mała rzecz, o której często zapominam. Na końcu oczywiście też możemy zatrzymać wszystko, albo ten skrypt. Jest tu tylko jeden, więc nie ma znaczenia. I tak się wszystko zatrzyma. Ale powinniśmy wykańczać tak bloczki, żeby już nie było tutaj zachęty do dokładania. Zobaczcie, ten jest płaski. Jest, wykonał wszystko, zatrzymał i tak jest prawidłowo wykonany program. Także jeżeli się podobało, jeżeli się przydało, zostawcie lajka, suba, najlepiej z dzwoneczkiem, wtedy nic was nie ominie, żaden nowy poradnik ze Scratcha. Życzę wam powodzenia w tworzeniu projektów, a my widzimy się już w kolejnym poradniku. Dzięki, hej!